Całe miasto Tarnobrzeg Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i zawsze na początku Wielkiego Postu po Środzie Popielcowej pierwszy piątek zmierzamy gwieździście z wszystkich parafii, aby tutaj zwieńczyć naszą modlitwę Drogi Krzyżowej. I choć dzisiaj pada deszcz, nie najlepsza pogoda, to jednak chcemy pójść śladami Jezusa Chrystusa, śladami ciepłymi, które pozostawił na miejscu i tutaj wspólnie dopełnić tej modlitwy, gdzie za chwilę ksiądz dziekan poleci nas wszystkich Jezusowi Chrystusowi cierpiącemu, ale również i zmartwychwstałemu. Dlatego módlmy się wspólnie. Panie Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, kończąc naszą kolejną tarnobrzeską modlitwę w ten pierwszy piątek Wielkiego Postu, kolejny raz stajemy tutaj przy figurze upamiętniającej fakt intronizacji Twojego Najświętszego Serca w naszym mieście i chcemy na nowo uświadomić sobie nieustanne zagrożenia, jakie niszczą nasze oddanie się Tobie i Twoje królowanie w naszych sercach. Zdajemy sobie sprawę, że nie wolno nam lekceważyć zagrożeń powodujących utratę naszej wiary, a takim jest niewątpliwie zniewolenie naszymi grzechami, różnymi nałogami, tym alkoholizmem, narkomanią, nieczystością, rozwiązłością. Nie mamy wątpliwości, że do urzeczywistnienia Twojego Jezu Królowania potrzeba nam mocy wiary opartej świadectwem chrześcijańskiego życia. Duchu tejże wiary, patrząc na Twoje przebite serce, Duchu zadośćuczynienia, uczestnictwem w dzisiejszej drodze krzyżowej, wołamy do Ciebie, przepraszamy Cię, Panie. Przepraszamy Cię, Panie. Za grzech pychy i wszelkie przejawy niezgody i nienawiści na świecie, za toczące się wojny, szczególnie na Ukrainie, w których giną tysiące ludzi. Przepraszamy Cię, Panie. Za nadużywanie alkoholu, którego skutkiem jest rozwiązłość, cudzołóstwo, podeptanie świętości węzła małżeńskiego i doprowadzenie do rozbicia małżeństw. Przepraszamy Cię, Panie. Za obojętność wobec faktu, gdy ktoś pod wpływem alkoholu znęca się fizycznie i moralnie nad innymi, najczęściej nad swoimi najbliższymi. Przepraszamy Cię, Panie. Za publiczne przyzwolenie na zwyczaje upowszechniające picie alkoholu przy każdej okazji i uroczystości. Przepraszamy Cię, Panie. Za rozpijających młodzież i dzieci organizatorów różnorakich imprez. Przepraszamy Cię, Panie. Za brak pomocy dzieciom i młodzieży w dochowaniu wierności przyrzeczeniom złożonym podczas pierwszej komunii i bierzmowania. Przepraszamy Cię, Panie. Za spowodowane pod wpływem alkoholu wypadki drogowe i wypadki przy pracy, których skutkiem była śmierć czy kalectwo niewinnych osób. Przepraszamy Cię, Panie. Za wszystkie grzechy wykorzystywania seksualnego osób małoletnich, szczególnie przez osoby duchowne i ludzi Kościoła. Przepraszamy Cię, Panie. Za wszystkie nasze grzechy i przewinienia będące brakiem wdzięczności za Twą mękę i śmierć. Przepraszamy Cię, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Jezu Królu Królów, bądź błogosławiony w swoim Kościele, który pozostawiłeś na tym świecie dla kontynuowania Twojego dzieła zbawienia. Uwielbiamy Ciebie ze wszystkimi, którzy doświadczywszy daru Twojego miłosierdzia należą do Ciebie i z coraz większym oddaniem angażują się w dzieło zaprowadzenia Twojego Królestwa. Przepraszamy Ciebie, nasz Królu i Panie, za tych, którzy ulegli pokusie grzechu i są już martwi duchowo. Przepraszamy szczególnie za wszystkich zniewolonych nałogami alkoholizmu i narkomanii, również za kapłanów i osoby duchowne, którzy upadli na swej drodze powołania, popełnili grzechy pedofilii, krzywdząc tym postępowaniem dzieci, rodziny i całą wspólnotę Kościoła. Przepraszamy za tych, którzy widząc zło, nie stanęli w obronie skrzywdzonych, aby na drodze uznania winy i przyjęcia sprawiedliwej kary i pokuty za własne czyny szczerze pojednali się z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Pokaż im swe miłosierdzie i nawróć ich na drogę zbawienia. Wszystkich upadłych, także nas, ludzi grzesznych, obdarz mocą swej łaski, abyśmy odczuli piękno Twojej królewskiej godności i zdecydowanie szli za Tobą wolności, którą dajesz tym, których wyrywasz spod władzy złego i zła. Prosimy Cię, Najświętsze Serce Jezusa, pojednaj zwaśnionych, daj miłość tym, którzy nienawidzą, przywróć sprawiedliwość tam, gdzie jest niesprawiedliwość, daj przebaczenie tym, którzy przebaczyć nie potrafią, przywróć życie w miejscach, gdzie włada śmierć, daj wolność zniewolonym i wprowadź światło, gdzie panuje mrok. Dziś szczególnie błagamy Cię o pokój na Ukrainie, pierwszą rocznicę tragicznej wojny, prosimy o pamiętanie dla agresorów oraz o ustanie wojny i zgodę między tymi narodami. Niech Twoje królewskie błogosławieństwo, umacniając nas w wierze, spocznie na nas tu obecnych. Niech rozleje się na całe to nasze miasto, oddane Twemu królowaniu oraz na wszystkie ludy i narody. Prosimy o to Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci naszą ojczyznę, miasta i wioski, nasze rodziny i nas samych. Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje, Najświętsze Serce dlatego polećmy jej także wszystkie nasze sprawy, dziękując za dzisiejszy dzień i za to, że razem z nami mogły wędrować także w czasie tej drogi krzyżowej. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam. Yeah.
Jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam. Czuwam. Skoro znajdujemy się na terenie parafii Serwinowskiej, to czuję się w obowiązku podziękować wszystkim z wszystkich parafii za udział w tej drodze krzyżowej. Chyba jest trochę mniej ze względu na deszcz, ale jest duża grupa, więc dziękuję tym, którzy poprowadzili rozważania na czele z księżmi, którzy przewodniczyli tej drodze krzyżowej. Dziękuję panom policjantom, którzy co roku prowadzą nas bezpiecznie, żeby nie było jakiegoś wypadku. Bractwu Świętego Józefa. Dziękuję tym wszystkim, którzy zabezpieczali tę trasę. No i tym, którzy nie są tutaj razem z nami, ale jest to wielkie zaplecze tych, którzy pozostali w domach, choćby i w naszych hospicjach i wspierają nas swoją modlitwą, ponieważ nie mogą fizycznie uczestniczyć, ale uczestniczą razem z nami duchowo. I to jest wielki dar i wielki skarb. Jest tutaj, powiedziałbym, wiele krzyży, bo z każdej parafii przyszliśmy niosąc krzyż. Za chwilę wspólnie jako kapłani tego miasta Tarnobrzega udzielimy wszystkim błogosławieństwa. Droga krzyżowa, którą rozpoczęliśmy, jest takim szczególnym znakiem przypominającym, że coś się rozpoczęło, coś wielkiego, wielki post. I może warto przejąć taką maksymę na przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu. Pan Bóg każdemu z nas pozostawił na ziemi miejsce. A wiemy, że toczy się wojna. Czasami niektórym brakuje miejsca na ziemi, chcieliby mieć więcej. Ale Pan Bóg tak stworzył świat, że dla każdego pozostawił miejsce. I to miejsce zajmujemy, możemy w tym miejscu wzrastać, pięknie to miejsce wykorzystać od dziecka aż do sędziwej starości, jeżeli Pan Bóg tego zapragnie. Ale z drugiej strony w Wielkim Poście popatrzmy na to miejsce, które Pan Bóg dla Ciebie i dla mnie przewidział, mógł wybrać kogoś innego, kogoś lepszego, bardziej inteligentnego, kogoś bardziej asertywnego, kto tutaj na ziemi dawałby sobie lepiej radę. Ale zapytaj, czy Ty, Pan Bóg, to miejsce zostawia dla Ciebie? Czy Ty znajdziesz lepszego Boga? On znalazł dla Ciebie miejsce, mimo Twoich słabości, mimo naszych słabości. Ale czy my, rezygnując z tego miejsca, mamy wolną wolę i możemy zrezygnować? Znajdziemy lepszego Boga? Niech to pytanie drąży w nas. Zapraszam kapłanów tutaj najbliżej, abyśmy mogli wspólnie wszystkim tutaj zgromadzonym pobłogosławić. A się zdradzi Pana, prosimy się o to. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bogosławiony.